każdym razem sobie powtarzam. To był ostatni raz. Nigdy więcej. Ale jest taki milusi, kiedy leży obok. Ta-da! I wolniej. Aż w końcu ten spokojny oddech przechodzi w romantyczną arię. Nachrapanie i sapanie. A ja tak na niego patrzę i trochę się rozważyłam. Na jego czole skrzą się drobne kropelki potu. W świetle latarni wpadającym przez okno wyglądają jak pierwszy niewinny szrot na parapecie o wczesnym, wiosennym poranku. Spóźnia się nie dwa dni, a dwa tygodnie. A mój były nie odrywając się od FIFA na PlayStation. Aha. Co w tym dziwnego? Ty się spóźnia, a ja przecież to nie pociąg, nie? A mój były... A, gdyby to był samolot, to by było czym się denerwować. Boże, to przez tę kobietę. Ty z jakiegoś powodu mi dałeś. Ona z jakiegoś powodu dała mi to jabłko, ja z jakiegoś powodu je zjadę. Panie Boże, to nie moja wina. Chciałem tego jabłka, ale ona się uparła jak osioł i musiałem się poddać. No dobra, no. Adam był świnią. Jak tylko przychodzi co do czego, to od razu... Ależ kochanie, czy ja ci coś obiecywałem? To nie jest miłość. No tylko przygoda, tak się umawialiśmy. Nie? Jesteś przecież mądrą kobietą. Powinnaś to zrozumieć. Zero odpowiedzialności. Ale ja się nie żenę. Nie. Nie. W bitwie w garnitur, chyba jeszcze z matury. Da, 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 da. O, jeszcze coś. Żona jędza. I zajmuje się bidulkiem. Włóczy się po spa. Piję kawę z koleżankami. Uwaga, sonowa. Tam, tam, tio, tio. On jest taki samotny. Taki nieszczęśliwy. O! Właśnie. Jak faceci chcą sobie pogadać o sporcie i o seksie, idą do kolegów. Ale jak piersi gniecie jakiś robal, przychodzą do nas. Łaszą się. Takie... No jest! Ale co? No jak to co? Dom, mieszkanie, samochód, działka, oczko wodne. I teraz jeszcze tak, psów nie lubię, kotów też nie. Jak koty będą, trzeba będzie ich koniecznie wykastrować. Aha, no tak. Co? Sam się kastruj! Ty nie? Potem był hejnik. Cześć Ewka. Jestem Henie. Lubisz się pobawić troszkę? No wiesz, tym, tak pod otwartym niebem, kiedy nad głową tylko gwiazdy. Gdzieś w oddali szumi morze, lekki wietrzyk muska twoje włosy, rozrzucone na mojej piersi. A na piasku tylko ślady twoje i moje, a twoje usta tak wolno, wolniutko osuwają się teraz niżej. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Postękał i skończył. No w pracy. To coś ty? Iwona sobie zrobiła cycki? No powiesz, to mi powiesz potem. No, zadzwoń później. Pa, pa, pa. O!
a potem był taki nawet jeden fajny. No i zaczynamy omawiać nasze spotkanie, a on zaczyna kokietować. No on pyta, jak jestem ubrana. No to ja mu wciskam te teksty. Nie, no chciałam, żeby się trochę wyluzował. To owszem, tak się wyluzował, że mu śrubki zaczęły dzwonić. I dalej sunie o dzięcielinie i palę. Aż w końcu nagle oświadcza. Jestem wieszczem! Ja mówię, przepraszam, bo nie rozumiem. Wieszczem narodowym jestem, mów mi Adaś! Bada ci nad poziomy wylotu! I oczy w słup, i twarzą w lek, i strzelił salto i padł pod stołem. Musiał chyba to przećwiczyć przed spotkaniem. Przy jego numerze telefonu pisze wieszcz i gdy więcej. Budzi się rano, oczka niewinne, zatopione w głębokim smutku. Nie trzeba było tyle tego. Alkoholu za dużo. Adaś, pierwszy człowiek, jabłuszko mu zaszkodziło. Chociaż owoców nie uszczknęliśmy ani ciut, ciut. Nie głupia, nie na koncie. W teście ciążowym. No. O Boże! Ale jest to heavy! Co? Co ty mówisz? Co? Że w toaletach szczęśliwi bywają tylko żonaci faceci, wiesz co? Lepiej przy mnie nie wypowiadaj słowa facet. No, lepiej nie wspominaj. Pamiętasz, jak ci mówiłam, że chyba wpadłam? No mówiłam ci, jak mi się o tydzień opóźnił. No, sobie pomyślałam, Boże, Boże, jaka ja będę szczęśliwa, jak będę na minusie. Będę śpiewała, tańczyła, coś drogiego kupiłam po prostu z radości. No, no i teraz mam minus. No nic, siedzę. No, no pusto, jak po świątecznej wyprzedaży. Tak, wiem. Nigdy więcej. No, wiem, tak. Dobra, to pa. Ale czasami, bo chciałoby się tak, tak się zapomnieć, się rzucić tak, jak głową w dół, pijanki po plecach, ze strachu i z pożądania, żeby by ubrania były porozrzucane, po całym mieszkaniu. O! I wino, i muzyka. I żeby meble się pod tobą łamały. O! Żeby w kuchni, na stole, jak Linda z Szabłowską. Na makowcu. Panie, wieprzy, wietruszki. I żeby tak sos i olej tak tryskały. Oknie. Paliłam. Trochę po chlipie. Zjem sobie ciasteczko. Potem znowu po chlipie. Potem pójdę do kuchni. Aleję sobie winka. Znowu po chlipie. Świnia. Potwór, chama. Tak, świnia. W końcu nie wytrzymałam. Nie. Nie będzie nikt ze mnie szydził. Poszłam do kuchni i wzięłam z szuflady nóż. Taki do krojenia mięsa, bardzo dobrze naostrzony. I idę do jego gabinetu. Wchodzę. Mój Boże, śpi jak niemowlę. Wrzucił bombę atomową do mego serca. Popił, zamienił moje życie. I nic. Chrapie. Z odchyloną wargą, jak ciele. No myślałam, dobra. Ostatni raz spojrzę na żywego. Nóż ostry, jak moja rozpacz. Popatrzyłam na kontur jego nosa, na lekko drgającą górną wargę z małą blizną, bo kiedyś płynęliśmy kajakiem rozpudą. Ja nie chcąc machnęłam wiosłem. Teraz moje pocałunki będą krwawe, powiedział, uśmiechając się prawie przez łzy. Boże, jego uśmiech.
jego ręce, kiedy tak wyciąga je do mnie, a potem tak obejmuje mocno, tak aż dech zapiera. Tak przepłakałam do rana jak idiotka. A rano przypomniałam sobie stertę brudnych naczyń, że na 12 zapisały się do okulisty, a Diana Krowa była wtedy na nartach w Szwajcarii. Mówiła, że fantastyczne zdjęcia zrobiła. Ona potem mnie namówiła, bo powiedziała, że ja to powinnam sobie poszukać jakichś mocnych wrażeń w ekstrymie.